Servus! Ja jestem Nairod 007. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Subnautiki. No i słuchajcie, chciałem sobie kiedyś zrobić Browna. Chciałem sobie kiedyś zrobić maszynę filtrującą wodę, ale do wszystkiego potrzebny jest nam aerożel, który składa się głównie z galerciaka, który no widzimy właśnie z oknem w dość zmultiplikowanej formie. Ponieważ okazało się, że jeśli tylko walniemy w golożem, dostajemy jego nasiona, więc w sumie współczuję youtuberom, którzy tego nie wiedzą. I ogólnie wszystkim wirażom. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, która jest potrzebna do tego, by zrobić aerożel. I jest nim rubin! Rubin! Najwięcej rubinu, może nie najwięcej, ale dużo rubinu znajduje się koło tej wyspy w tamtym miejscu, na której się osiedlili ludzie i ona ogólnie pływa. Najwięcej rubinu się tam znajduje, jednakże jest jeden problem. Płynąc tam z Seamathem, do 500 metrów mógłbym dopłynąć. Chyba by wystarczyło, ale jest to dość niebezpieczne. Dodatkowo bardzo, ale to bardzo chciałbym też trochę pochodzić sobie po wyspie. I tu z pomocą przychodzi nam pan Cyklop! Serwus, słuchajcie, wracam już w takim normalnym mowie, bo to było przygotowane przeze mnie w 100%, ale dobra, może źle wyszło. Jak źle wyszło, to bardzo wam przepraszam. No i słuchajcie, po półtorej minuty wstępu wracamy. Słuchajcie, udało mi się znaleźć wszystkie części do Cyklopa i wszystkie składniki już mam, tak więc wydaje mi się, że będziemy mogli już przyszykować się do tworzenia tej oto majestatycznej, majestatycznego czegoś. No i słuchajcie. Na początku sztabka plastali. Żeby zrobić sztabkę plastali, potrzebujemy sztabki tytanu. Żeby zrobić to ogólnie, wymierzyłem sobie idealną porcję, będziemy potrzebowali całego tego tytanowego ekwipunku. Jak mogliście zauważyć, nie zmieściło mi się to, więc przydałoby się przerobić troszeczkę na sztabki. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku tak, będziemy robić Cyklopa, bardzo dawno oczekiwaną rzecz, mam nadzieję, że wam się to spodoba oczywiście. No i co, dobra, tu już jeszcze dwie, jeszcze jedna, cała ta reszta. Tak, potrzebujemy cały sienki tytan, jaki miałem. I też przed filmem dużo naprawdę przyszykowałem, żeby go zrobić. Przyszykowywałem się, żeby ogólnie mieć materiał na całego Cyklopa, bo jest on dość dużo wart, w tym momencie jeszcze dużo wart, bardzo dużo rzeczy na niego się składa. Jeszcze w tym momencie potrzebny jest nam litra z 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobra. Lit akurat jest najbardziej popularny na biomie, o, mam już takie plastali, razem 3 oczywiście, najbardziej popularny jest na biomie grzybowym, czy jakkolwiek miałbym to nazywać, ale najłatwiej jest nazywać biomem drzew grzybowych. No nie wiem w sumie, jak to się nazywa, nie pamiętam. Nie wiem, czy kiedykolwiek można było się tego dowiedzieć. Ale w każdym razie robimy sztabki plastali. Mamy sztabki plastali. Następną rzeczą, która jest nam potrzebna do zrobienia tego naszego Cyklopa, jest to zaawansowany zestaw elektryczny. By takowy zrobić, potrzebujemy trochę przedmiotów. A więc teraz tak. Zaawansowany zestaw elektryczny składa się zwykły zestaw elektryczny, czyli tak. Srebro razy 2, złoto razy 2 i chip komputerowy, który żeby zrobić potrzebowalibyśmy, czyli złoto razy 3, koral stołowy i miedziany przewód. Dobra, lecimy od samego końca. Nie, od samego końca. Miedź razy 2, później próbka korala stołowego nie mamy. No to się nieźle przygotowałem, że tak to ujmę, ale potrzebne jest nam jeszcze złoto razy 3 i srebro razy 2. I wydaje mi się, że mam nadzieję, że przynajmniej na tym etapie uda nam się coś tutaj skraftować. To uda nam się skraftować i uda nam się skraftować jeszcze to, ale tutaj będzie nam potrzebna próbka korala stołowego, której niestety nie posiadamy. A właściwie... Co ja w ogóle zrobiłem? Czekajcie, sekundę, bo coś chyba popierniczyłem. Nie, zrobimy miedziany przewód, tak? I teraz potrzebne jest nam to. A do tego jest nam potrzebna próbka korala stołowego. No więc co, słuchajcie, lecimy po próbkę korala stołowego, jeśli chodzi o radyjko, które na radyjko. No tak, w sumie to jest radio, które nam ciągle... kapsuła ratunkowa ciągle tu się baguje. Pamiętam, że na innym save'ie od któregoś momentu gry też miałem tego baga, to jest strasznie smutne. No ale no co zrobić, bugi się zdarzają w różnych grach
I teraz jest taka smutna w ogóle rzecz, że teraz wyszła ta nowa część Subnautica, Below Zero i tak naprawdę to jest, kosztuje drożej, mimo tego, że to ciągle jest w Early Access, kosztuje już drożej niż pierwsza część Subnautica, a dodatkowo jest dużą kopią i wklejką. No osobiście może bym chciał zaczynać grę od nowa, troszeczkę zmienioną, co prawda z paroma fajnymi rzeczami. No fajne jaja w ogóle, ale no nie tyle, nie żeby zapłacić znowu za nią dokładnie tyle samo, ile poprzednio. To jest ten koral stołowy? Chyba tak. Znowu w ogóle zapomniałem, co ja tak naprawdę chciałem w ogóle zdobyć. Więc po prostu, no nie wiem, aktualnie nie planuję nagrywać z tego filmów. Może kiedyś się skuszę kupić tą grę. No może wyjdzie też jakaś możliwość, żeby gracze, którzy grali w starą grę, no ciągle nie jest stara, tak? Po prostu w pierwszą część Subnautica. Napiję, bo mi się zeschugadło już. Gracze, którzy grali w pierwszą część Subnautica, po prostu żeby mogli grać w drugą część za darmo. To by było naprawdę super sprawa, albo za darmo, albo z jakąś dużą obniżką. Na przykład do 20 zł to bym się już skusił, bo 70 zł walić. Aktualnie Subnautica, nawet jest, podstawowa część Subnautica jest tańsza, więc niektóre rzeczy po prostu przechodzą same siebie. No dobra, Anon Wars lubię cię, ale okej. Po prostu. No wiadomo, więc tutaj byłoby naprawdę fajnie, gdyby troszeczkę zrobili tą grę za darmo, to wtedy bym ją nagrał. No ale właśnie problemy są z tym takie, że jednocześnie teraz dużo graczy zaczyna grać w tą nową grę i oglądać nową grę, przez co ja z tą grą tak trochę jestem tutaj, nie wiem po co ja to robię w ogóle. można tak pomyśleć, miałem taki jeden smutek, więc oczywiście zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek i oglądajcie wszystkie filmy z Subnautica, część pierwsza. I też dodatkowo tamci, znaczy Unknown Wars będzie teraz tą starą część update'owała, starą, nową, przepraszam, nową część będzie update'owała, bo ciągle jest w Early Access i strasznie niedopracowana, ale no ja bym wolał, gdyby tą jeszcze starą poupdate'owali trochę. No więc teraz tak, szkło emalizowane, słuchajcie, wiem, w poprzednim filmie się masakrycznie, w poprzednim, nie pamiętam dokładnie, ale w którymś filmie się strasznie masakrowałem z tym, żeby zrobić szkło emalizowane, ponieważ potrzebujemy do tego zębu Stalkera. I słuchajcie, bardzo się męczyłem, ponieważ dowiedziałem się, że jeśli będziemy dawali naszym Stalkerom tytan, to one będą nam go żarły i będą wypadały im zęby i tylko ciężko jest później zobaczyć, jak gonicie 10 stalkerów, gdzie ząb spadł, więc po zabawie jakiejś 5-minutowej czy tam 8-minutowej tutaj dałem do szukania właśnie ząb stalkera i aktualnie zobaczycie, ile tego jest. No nie teraz, ale patrzcie, już jakieś znalazło. Naprawdę, patrz, to będzie usiane tragicznie. Ja wam to zostawiam, żeby wam to uświadomić, ile tych zębów jest, chyba że teraz podczas włączenia gry od nowa chyba ich tutaj nie będzie. Zobaczymy. O, patrzcie, już drugi ząb stalkera, więc to wygląda dobrze. No i teraz tak, szkło emalizowane. Do tego potrzebujemy oczywiście kwarcu, żeby zrobić normalne szkło. Szkło emalizowane razy ile było nam potrzebne w ogóle tutaj? Razy 3. Czyli potrzebujemy 3 zęby stalkera i 3 szkła, żeby zrobić szkło, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. I dodatkowo potrzebujemy jeszcze, ja tu sobie zrobiłem osobną skrzynkę na właśnie, tutaj, na zęby Stalkera, 1, 2, 3, trochę tych zębów Stalkera, jak mogliście zauważyć, znalazłem. I patrzcie, już mamy tutaj sporo, w ogóle tutaj jakieś skupisko tych zębów jest, bo tu chyba się bawiłem z tymi Stalkerami właśnie, w koteń myszkę, ale no już ich jest trochę jest, więc zobaczymy zaraz, jak wyszuka ich. Może ich tyle nie wyszuka, bo teraz jak wyszedłem i wszedłem znowu do gry, to może się trochę zrestartowało, ale tych zębów trochę jest. Więc tak, szkło sobie robimy. Jeszcze jeden raz. I jeszcze jeden raz. I teraz przetwarzamy na szkło emalizowane. Patrz na to, że jedno szkło daje nam jedną szybę, to rzeczywiście 3 szkła to już jest wystarczająco dużo. Moim zdaniem 2 by wystarczyły. No ale okej, uznajmy, że jeszcze jakaś grubsza szyba, no i oczywiście emalizowana. Ciekawe, dlaczego do emalizowania szkła potrzebny jest ząb jakiegoś obcego zwierzaka. Dobra, może bez narzekania. I w tym momencie zostają nam ostatnie rzeczy, które już mamy, czyli Oath razy 3 i Smar. Smar chyba już mamy gotowy, jeśli nie, to bez problemu sobie go skraftujemy. Oath też już mamy, przygotowałem go specjalnie, szukałem na dzisiejszy film. Smar mamy tutaj, od razu przyszykowano i jeden Smar. No i słuchajcie, w tym momencie, żeby wystarczy na miejsce na tą wystarczyło. No i patrzcie, jak dużo ich tych zębów. Poprzednio było więcej, uwierzcie mi, że poprzednio było dużo więcej, tak o.
tego. Dobra, no i prawie full ten. W ogóle sobie baterię ładowałem, więc sobie od razu możemy je zgarnąć, żeby już mieszczał baterię. I mogę już wyłączyć do razu na skanowanie, żeby mi energii nie żarło, bo zaraz będziemy potrzebowali jeszcze, żeby zrobić ładowarkę ogniw, bo ten po prostu cyklop będzie ciągnął tyle energii, że to się w pale nie mieści. Więc dobra. Bum! Czy jak to się robią prawym przyciskiem myszy, dobra? Jak zwykle stara, dobra zabawa, nie? Dobra, lecimy w górę. No i zaraz się przekonamy, czy jak majestatycznie ten cyklop będzie wyglądał. Tylko jeszcze, żebym przesunął, albo poczekał, aż ten ziomek przepłynie, bo osobiście nie mam ochoty, żeby mój cyklop na samym starcie zarył w stwora. Bo szczerze nie mam ochoty, żeby mój cyklop był zniszczony na samym starcie. Więc może poczekamy. No dobra, wydaje mi się, że możemy już go tworzyć. To jest bezpieczny teren, no przynajmniej, no tu jest bezpieczny teren, tak? O Boże, nie gibaj się tak! Dobra. Bezpij się. No i słuchajcie, użyj konsoli pojazdów. Czy robi się już w ogóle dzień jakiś czy coś? Czy noc w sensie? Czy jakieś zaćmienie jest? A tak, zaćmienie księżyca! To teraz sobie obejrzymy, nie, tak jakieś połowiczne trochę. Tak szczerze. Dobra, nasz cyklop będzie stworzony podczas zaćmienia księżyca. Cyklop! I tu jest w ogóle kombinezon brown, areożyl i dwóch diamentów nam brakuje. Dwa diamenty, chyba jeden mam, czy dwa, nie pamiętam, ale areożyl, no to jest złe. Go, cyklop! Ulepszenie wyrzutni bawików cyklopa od razu mi się odblokowały jakieś rzecz. Tylko doświadczenie sterownicy powinni próbować pilotować ten pojazd w pojedynkę. Wow. Czyż to nie jest aby super piękne i majestatyczne? Woohoo! I've got it! We've got it! Okej! Okay. Mamy naszego cyklopa, słuchajcie, dziomki. Mamy tylko teraz wziąć to jest tragedia. Zawsze miałam problem, żeby to zgarnąć. No właśnie, jak to wziąć? Nigdy. O! Dobra, słuchajcie, zaraz do tego wejdziemy. Teraz sobie tylko odłożę tą rzecz tutaj do bazy, bo ten, no dobra, okej, okay. Nie mówię, że już tym nigdy nie pływałem, bo grałem w tą grę jeszcze przed tym, jak zacząłem nagrywać. Wyleciałem z tej planety i postanowiłem, że zacznę ją nagrywać. Odkładamy to, no i słuchajcie, wchodzimy do naszego cyklopa. Powiem, że w sumie mimo tego, że już pływałem cyklopem, to nie wchodziłem do niego już od dawna, chyba od pół roku nie byłem w cyklopie, dlatego się strasznie jaram. Dobra, najpierw go sobie obejrzymy i jest super, tutaj od razu włącz silnik, nam pisze tego trochę odwrócone. Nie, silnik włączony pisze. No i 100% energii, tutaj mamy oczywiście jakieś tutaj zapiski, trochę dziwnie to wygląda od drugiej strony, ale jest piękny, jest naprawdę piękny, tu chyba jakieś boczne silniki, żeby można było skręcać łatwo. No i oczywiście wielka, piękna śruba, to też musi, wow, dobra, to wygląda bardzo fajnie. I tutaj mamy jakieś radary, czy cokolwiek, nie wiem, co to dokładnie jest i co to ma robić, ale może aktualnie nie myślmy tym, że jesteśmy sami na planecie i akurat działają nam radary, ale dobra, okej. Okay. Tu mamy wejść na pokład cyklopa, a tu chyba mam, tak, tu mamy dok na ten, ja pamiętam mniej więcej, nie? Woo! Welcome aboard, Captain. All systems online. No i to jest mój ulubiony rzecz w Subnautice, mianowicie słuchanie, jak mówi do nas cyklop. I od razu mamy dużo pojemników na rzeczy, więc to jest spoko sprawa, że możemy tutaj ten. I możemy tu wybudować w ogóle tysiące różnych rzeczy. Wow! Możemy sobie wyłączyć tam aktualnie to. No i to jest piękne, tylko jeden problem. 100% aktualnie. Aktualnie jeszcze się nic nam nie zużyło, żadna energia. I to wygląda przepięknie, możemy tu budować różne rzeczy, łóżka, tysiące różnych rzeczy możemy tu budować. Tutaj mamy pokazane chyba zniszczenia cyklopa, tak. Tu mamy jakiś sonar pokazujący moby innego rodzaju. Tutaj możemy go sobie przekolorować. Tutaj możemy, otwórz, tutaj mamy brak pojazdów w doku, to jest w ogóle mogę sobie chodzić po powietrzu, no ale dobra. I tu mamy nasze ogniwa energetyczne, których nie robiłem, ale jakimś cudem to się znalazły, może mniejsza, o, może z przymrużeniem oka. No i tu mamy możliwość upgrade'owania cyklopa i od razu jedna rzecz jest, że ja pamiętam, że ja mam z Aurory, znalazłem moduł ulepszenia wydajności silnika cyklopa bodajże, chyba?
Chyba, ale nie pamiętam dokładnie, ale zaraz się przekonamy, więc lecimy do naszej bazy, zobaczyć, gdzie to było. Chyba tutaj, w naszym pierwszym głównym pomieszczeniu wielofunkcyjnym, które naprawdę jest wypchane wszystkim, czym tylko może. Różne, tak. Jest moduł zwiększenia wydajności silnika cyklopa, wykorzystuje wypromieniowane ciepło, aby zwiększyć sprawność silnika. Dobra, go, lecimy. Oczywiście ja nie wiem, czy mam ochotę w dzisiejszym odcinku sobie sprawdzać tą, jak to się nazywa, skrzynkę odbiorczą, skrzynkę z mailami, okej? Okay? Skrzynkę z mailami. Dobra, zamknijmy sobie to aktualnie, możemy od razu wrzucić nasz pierwszy ulepszenie cyklopa, więc zanim odpalony zostanie silnik, zostanie od razu ulepszony. Mam nadzieję, że to wpłynie na jego morale, o ile takowe ma. Obecna sprawność silnika 300%, no to mam, no to dużo, naprawdę to dużo. Jak tam z energią, bo powinna już spadać, z tego co pamiętam, a jakoś nie spada. Z tego co pamiętam, to spadała ogromnie, ale aktualnie chyba jak jest wyłączony silnik, to nie zamierza. No i co ja chciałem? Chciałem go przykolorować, więc teraz tak, wyjdźmy sobie od razu na na zewnątrz i zobaczymy, tak naprawdę wyprawę chyba sobie z cyklopem zrobimy w następnym filmie, tylko teraz się tak rozejrzymy, podstawowe rozejrzenie zrobimy. I teraz tak, przydałoby się go przekolorować, no nie wiem, i tak wygląda ładnie w sumie, więc nie wiem, czy jest dużo roboty. Od razu nam się tutaj ładnie pokazało, to spoko też sprawa, że cyklop na nas czeka. Dobra, ale jesteśmy się tu przy... nazwa łodzi podwodnej. Niech będzie! Dobra, niech będzie, okej, okay, mam pomysł. Ale jak to się pisało? Dobra. Orzeł. No i teraz tak, kadłub w kolorze białym jak najbardziej, pasek 1, pasek 2 i nazwa, kolor nazwy, no czarny, no co tam, pasek pierwszy, to jest kadłub, zacznijmy od kadłuba. Kadłub sobie przekolorujemy trochę, chyba zostawimy biały, pasek 1, ciekawe co to jest za pasek, bo jeszcze nie wiem co to jest za pasek, więc zróbmy sobie tak, zobaczymy jakie paski będą zielone, a jakie czerwone. To jest ciekawe, bo ja bym chętnie zobaczył jak, może to mi się spodoba, aha. Żółta, a ja dałem na czerwone, jakby nie patrząc. Ja wiecie co, zmienię te, bo to są jakby takie odblaskowe, na zielone zmienię, a to zmienię chyba na żółte, albo na szare, albo na czarne, dobra. I tak wydaje mi się, że będzie dobrze, czarny, biały, czyli pasek jeden będzie jak najbardziej całkowicie czarny. Pasek 2 natomiast będzie zielony. Wydaje mi się, że w tym momencie będzie nasz cyklop będzie wyglądał naprawdę koksu. No i wygląda on dobrze, tylko... Aha, zawsze będzie żółte. Zielone to są jakieś takie dziwne cosie tutaj. Które dają dziwnego, bezsensownego... jakiegoś takiego uczucia, więc wydaje mi się, że zrobiłbym jeszcze inaczej, zrobię to na kolor, zrobię ten pasek, drugi pasek na... Będzie niebieski? Zobaczymy sobie niebieski kolor. Pod fiolet? Bardziej niebieski? I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zaraz sobie zapiszę grę, bo to rzeczywiście wymaga tego, żeby już nie stracić naszego kochanego cyklopa na skubę. O, i w tym momencie wygląda to naprawdę pro. Wydaje mi się, że od razu będę mógł zrobić, może nie z tym ziomkiem w tle. Zrobimy sobie od razu jakiegoś pięknego screenshota na miniaturkę filmu. Albo, czekajcie, niech tak tylko... W ten sposób. No i co, słuchajcie, będziemy chyba już lecieli na jakąś pierwszą, szybką przejażdżkę naszym cyklopem. Użyj drabiny. A, i jeszcze jest jedna super rzecz. Jak nam zużyło się trochę nam energii? Nie, więc aktualnie wygląda to spoko. Ale uwierzcie mi, że on naprawdę bardzo tutaj zużywa dużo tej energii. A, i wiem, że tak łażę bez sensu trochę, bo lubię ogólnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że w samym cyklopie produkuje się do jego ulepszenia. I tutaj mamy właśnie to już mamy jakby. Moduł generator osłony cyklopa. Słoniki nieznane. Ulepszenie sonaru? On ma sonar? Ty, on ma sonar? On ma sonar, tak? Nie, on nie ma sonaru. Co ty, panie, mówisz, że ma sonar? To nie ulepszenie, tylko dodanie w ogóle sonaru. Chyba, że chodzi o to, że to jest ulepszenie. Sonar cyklopa. Miałby sens. Ale...
Ale dobra, to jest po prostu sonar. Przeciw komputerowi magnetyt, nie mamy magnetytu, ale możemy sobie zaraz gdzieś popłynąć po ten magnetyt właśnie. Ale to bym ludzie chciał, to bym chciał. Moduł zwiększenia wydajności, to aha, to już mamy. I to też są składniki nieznane. I wabiki można wystrzeliwać. Więc wydaje mi się, że zanim sobie jeszcze popłyniemy na wyprawę naszym cyklopem, troszeczkę go sobie potentegujemy go. Jak zwykle powtarzanie moich słów, to jest moje pro, to jest bycie pro według mnie. Więc mam nadzieję, że wy to doceniacie. No i słuchajcie, czekajcie, to już mamy chyba, ale zrobimy sobie fabrykator, bo zrobimy furę sobie rzeczy, które są nam potrzebne. Więc tak, pewnie mamy ten konstruktor baz, mamy. Oczywiście tutaj sobie troszeczkę rzeczy tam w cyklopie porobimy. I teraz tak, do tego potrzebne jest nam złoto, tytan i próbka korala stołowego, a to się tam porobi tam już na miejscu. Apteczki też by się przydało. Szafka ścienna, to tam mamy szafki i to... I to jest najważniejsza rzecz. Potrzebujemy do tego oczywiście tego rubinu, więc rubinu będziemy potrzebowali po prostu ogromne ilości, żeby udało się to nam jakoś zrobić. No ale cyklop to jest taka pływająca baza, więc w sumie co aktualnie potrzebować. No więc tak. Pierwszą rzeczą, jaką na pewno musimy zrobić, to zgarnąć Simafa, popłynąć tam Simafem do naszego cyklopa. To jest pierwsza rzecz. Co byśmy się tam... Fabrykator na pewno bym chciał zrobić. Przykolorowałem go sobie trochę. Więc tak, fabrykator w ogóle mogę zmienić od razu, żeby nazywał się nasz Simaf. Welcome aboard, Cap Systems Online. Tak, teraz zauważyłem, że ten napis Flash jest taki jakiś niemrawy. Wiem, że zajmuję się w tym filmie bardzo dużej ilości takimi niepotrzebnymi rzeczami, no ale po prostu to mnie wkurza. Więc Flash... co ja w ogóle napisałem? Tak, bym sobie go napisał, z dużymi literami wszystko. Caps Logo sobie włączę, chodź. Oj, w ogóle dodali animację wchodzenia po tej, to jest też spoko sprawa. Naprawdę spoko sprawa. No i słuchajcie, w tym momencie płyniemy, o, tu już nam się wyświetla, fajna ta mapka jest, cyklopa. Płyniemy do naszego cyklopa, podpłynę też trochę nie pod naszą bazę i zobaczymy ogólnie jakie i co może nam to zaoferowanie. 20 minut filmu już nam minęło. Myślałam, że nas przywita, tak wiecie, wróciłem! No ale no widzicie, nie zawsze nasz cyklop jest po prostu taki miły dla nas. Ale to jest bardzo ważna sprawa, że możemy w ogóle go chyba od dołu naprawiać, czekajcie. Bo wiem, że tutaj nam nie pokazuje, ale pamiętam, że był możliwość, nie wiem czy go nie usunęli, ale chyba jest możliwość naprawiania cyklopa. Znaczy nie naprawiania cyklopa, tylko żeby ten dog naprawiał pojazdy będące tu. Mam nadzieję, że się da stąd naprawiać. Szczerze byłoby fajnie, gdyby się dało. Ale o tym przekonamy się już później. Aktualnie lecę tutaj. No i lecimy na pierwszą wyprawę, żeby od razu porobić sobie mojego cyklopa potrzebne rzeczy. Albo dobra, okej, to ja sobie od razu sobie wezmę kilka rzeczy z bazy nam potrzebnych i sobie będziemy craftowali. Ogólnie sobie troszeczkę chociaż od tej ogniwa z lasu. To ogniwa się zbyt się używają. Dobra. I teraz tak. Co by byłoby nam potrzebne, żeby sobie troszeczkę porobić rzeczy w naszym cyklopie? Na pewno potrzebne nam by było... to. Nie. No, to się zaraz najemy od razu. Tytan sobie trochę wezmę, złoto sobie trochę wezmę, rudy sobie trochę wezmę. Chip komputerowy. Chip komputerowy, to tak, to wiem. Ja będę musiał troszeczkę poza filmami sobie tutaj tego cyklopa ogólnie porobić. Dobra, nie chce mi się, teraz chcę sobie popływać, ludzie. Teraz chcę sobie trochę popływać. Jeśli chodzi o całą resztę różnych rzeczy, to sobie porobię poza filmami już w następnym filmie. Gotowi do wyprawy. Wrócimy. Wow. Wrócimy wraz z cyklopem z... fajne to jest naprawdę. Wraz z cyklopem wrócimy już uzupełniony na 100%. No i oczywiście jedna z moich ulubionych rzeczy w grze, czyli pływanie właśnie samym cyklopem.
naprawdę super piękne. To jest super, super koksu. Zawsze to kochałem. Dobra, lecimy sobie, słuchajcie, tutaj. Lecimy sobie na rafę. Na rafach właśnie problemy są z pływaniem zawsze, z cyklopem zawsze się rozbija. Ale no, wolałbym aktualnie podpływać cyklopem do Reapera, bo nie mam zbytnio możliwości się z nim konfliktować. Przynajmniej nie w cyklopie, ponieważ w teorii mogę uciec do Simafa i go tam podszczepiać Simafem. Tylko że wolałbym nie, wiecie, wolałbym nie, bo jeszcze mi tego cyklopa zniszczy. Osobiście naprawdę... No to są te, do kierowania. A ten jakoś nie działa. Czego działa tylko jeden silnik? Nie działa. Nie, ma coś takiego nie działało. No i tak, tu mamy kamerę, tu mamy cichy bieg. Czyli, że pływamy cichutko i dodatkowo mamy takie coś. Możemy sobie włączyć światła. I ta muzyczka głupia. Smutna strasznie. Może nie głupia, ale naprawdę strasznie smutna. Zbyt smutna. Ja zaraz wyciszę cię muzyko, zaraz się wyłączę, bo taka smutna jest, że umieram przez ciebie. No i przypłynęliśmy na raf. Co to kurna chata jest, że ten cyklop tak mi obrywa? Jakie ryby mi uderzają chyba w kadłub. Zaraz zabiję te ryby, bo mnie wkurzają już. No i tak to wygląda, słuchajcie, mógłbym od razu go... O, tu nawet mam pokazane, że... Uważaj, ale śruba jest zagrożona. Wiecie, tak szczerze, to chyba naprawdę o tym zapomniałem. Ale tutaj mamy możliwość wejścia do tych rzeczy, dlatego... Vital signs stabilizing. No chyba było to nam po prostu potrzebne, bo byśmy tutaj zaraz umarli, a tego byśmy bardzo nie chcieli. No ja będę już powoli kończył ten film. Cyklop to naprawdę super rzecz, tylko o 99% energii no mniej spada niż kiedyś. Zawsze pamiętam, że dużo więcej spadało energii w tym. I w ogóle zawróciliśmy do naszej bazy, nie wiem jakim cudem, ale jakoś zawróciliśmy. No aktualnie co? Do zobaczenia. No i cześć.